Witamy bardzo serdecznie. Witamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie, zgromadzone media, zgromadzonych gości. 80 lat mistrza Waldemara, czyli jubileusz Waldemara Marszałka, który jest dzisiaj oczywiście u nas w muzeum, ale Waldemar Marszałek jutro skończy zaszczytne 80 lat. Ale zanim oddamy głos naszym dwóm mistrzom, bo jest i Waldemar, i Bartek, to dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie, Sławomir Majchel. Witam bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. Witamy bardzo serdecznie wszystkich Państwa, że jesteście z nami, a tak naprawdę z naszym szanownym jubilatem. Wigilia urodzin pana Waldemara. Wydarzenie wyjątkowe. Piękny czas, wielki tydzień i wielka postać. Wielka postać polskiego sportu, światowego sportu, która myślę wpisała się już na stałe, na trwałe historię tego muzeum, tego miejsca. Tutaj są pamiątki, tutaj są wspomnienia związane z tą fantastyczną, wyjątkową karierą wielkiego mistrza. W Muzeum Sportu i Turystyki składamy hołd panu Waldemarowi. Jesteśmy dumni, że jest z nami, że są z nami tu w muzeum pamiątki związane nie tylko z panem Waldemarem, ale i wspomnianym tutaj wicemistrzem w tym momencie. Tutaj już dwupokoleniowa rodzina marszałków jest z nami, sztafeta pokoleń. Ta piękna historia jest zapisywana na stałe. Jeszcze raz bardzo Państwu dziękuję. Jesteśmy z tymi największymi polskiego sportu. Ściana chwały. Tu niestety sporty motorowodne nie są sportami olimpijskimi, ale w tym miejscu najgodniejszym, najważniejszym, w sercu muzeum gościmy dzisiaj mistrza. Wszystkiego najlepszego, panie Waldemarze. Nie tylko 100 lat, ale i więcej w zdrowiu, bo to jest najważniejsze w tym momencie, żeby pana wspomnienia były z nami, a nic piękniejszego niż te wspomnienia na żywo wypowiadane przez pana. Także oddajemy panu głos, panie Piotrze. Ja się bardzo cieszę, że możemy tutaj zacząć to wielkie święto. No tak, witamy najważniejszą postać chyba jeśli chodzi o sporty motorowodne, czy Bartka, witamy najważniejszą postać Waldemara Marszałka. Witamy jeszcze raz serdecznie panie Waldemarze. Wróćmy do tego, jak pan się czuje kończąc 80 lat i mając tyle sukcesów sportowych do sobą? Wyżej mikrofon, panie Waldemarze, bo żeby wszyscy słyszeli. No chyba to wszystko było, to już tego nie ma, no ale ja staram się nie wracać do wspomnień, przeżywać tego, bo nie chcę być jakimś frustratem i tak dalej, no i takie jest życie po prostu. Jest okres, w którym się załóżmy, nie wiem, no człowiek wyżywał, czy tam brylował w tym sporcie, bo tak to mogę nazwać. No, czy jest od pierwszego mojego tytułu do ostatniego, mówię o tytule mistrza świata. Minęło 17 lat, ja przez 17 lat starałem się ten prymat utrzymywać. No, pomoc taką, że państwową, czy tam klubową miałem taką raczej iluzoryczną. No i tak to się potoczyło, te moje sportowe życie. No. Pan Waldemar, drodzy Państwo, Wy go znacie pewnie lepiej niż ja, ale jak każdy wielki sportowiec jest bardzo skromny, nie lubi o sobie opowiadać tak bardzo mocno publicznie. Więc ja też proszę Bartka, żeby troszeczkę tatę dopingował i podpowiedział może jakąś fajną anegdotką, żebyście wspólnie razem coś opowiedzieli. Może ze swojej kariery trenersko-uczniowskiej, bo tutaj to tam opowiadałeś, że było ciekawe. Ja jeszcze włączę się na chwilę, bo rzeczywiście tutaj pan Waldemar skromnie powiedział o tych 17 lat dominacji, ale to było kilkadziesiąt lat. 40 tytułów mistrza świata, mistrza Polski, 27 razy stawał na podium mistrzostw świata i Europy. Także to jest dorobek medalowy, jakiego nikt nigdy nie osiągnął i nie osiągnie, chociaż Bartkowi życzymy jeszcze większych sukcesów. Ale to była rzeczywiście dominacja przez kilkadziesiąt lat. No ja przede wszystkim dziękuję z całego serca na pana ręce i tutaj chłopaki, którzy z tylnego rzędu dowodzą, obsługują i tobie również będą czapka z głowy. I bardzo dziękuję państwu też za przybycie, bo to jest piękna możliwość, żebyśmy spotkali się i
i porozmawiali sobie, powspominali. No z mistrzem, jeżeli chodzi o te anegdoty, to chyba tutaj cenzura by nie pozwoliła, bo nasze relacje są, no kocham cię nad życie, to i zawsze to mówię, ale wiadomo, że jesteś surowym recenzentem takim tego, co robię i bardzo ci za to dziękuję, bo też w sporcie, ale i w życiu dzięki temu jakoś nie kieruję się jakimiś tam iluzorycznymi jakimiś przesłankami, tylko zero-jedynkowo, albo jest tak, albo jest tak, także na pewno ja jestem dumny, to jest dla mnie olbrzymie wyróżnienie co do równania, to ja żyję w innych czasach i mam inne cele i wiem, że pod kątem tytułów nawet nie będę pretendował, zrobię wszystko co w mojej mocy, żeby przede wszystkim tobie dać satysfakcję, bo to jest dla mnie najcenniejsze i cenniejsze niż jakiekolwiek punkty i medale, które oczywiście no, też nie chcę wyjść na takiego, że się poddaję, bo będę nawet o sporcie walczył i zamierzam w nim tutaj w tej formule osiągnąć to co mi się marzy, a anegdot jest wiele, no pamiętam, że zawsze było tak, że ja podświadomie jakoś obawiałem się mistrza opinii i to jest piękne, bo zawsze nie wiem, czy nawet prowadzenie samochodu, czy praca jeszcze za nastoletnich latach przy łodziach, to wszystko musiało być perfekcyjne. No. Egzamin prawa jazdy przy tym, jak jechałem z mistrzem na Polonie z Bełona, to był pikuś, jeżeli chodzi o stres, bo tutaj nie można było zrobić żadnego błędu, ale ta perfekcja to jest też efekt uboczny chyba sportu w czasach takich, jakie były, bo teraz jest tak, że tak jak mówiliśmy o tym, że ja mogę wziąć telefon, zadzwonić, czy wysłać jakiś maila na drugi koniec świata, czy pamiętam zamontowanie telefonu u nas w mieszkaniu na Bemowie. No to były takie rzeczy. Pamiętam sąsiada, który przyszedł, który też chyba w tym bloku miał jeden pan i zapytał, panie Waldemar, że trzeba do tego pana zadzwonić, bo nie mam do kogo i żeby chociaż użyć tego. No to są rzeczy, które ja zawsze miałem to w sercu, zawsze mnie to inspirowało i nawet bardzo często się odwołuję do tego, gdzie teraz wydaje mi się, że coś jest trudne i tak dalej, skomplikowane. Wracam do tych opowieści, czy chociażby nie wiem, samochody, gdzie teraz wsiadamy bez kluczyka, drzwi, samo jedzie, to wyświetlacze, a kiedyś te historie, te zdjęcia. Jedna łódka na dachu, druga na przyczepie i bagażnik pełen rzeczy. Na pomalu, w którym jeździliśmy i pomimo tego, że w samochodzie była rodzina, silnik, jedzenie i wszystko, co jest potrzebne, dawało to radę i zawsze z taką dumą patrzyłem na tamte, porównując też i patrząc głównie na taki szczery, prawdziwy szacunek i wdzięczność ludzi, nie tylko kibiców sportowych, ale ludzi, którzy w codziennym życiu czerpali inspirację z postawy twojej kochanie, do tego, jak trzeba walczyć o swoje, jak się nie dawać, nie tylko o zdrowie, ale w ogóle o sytuacje jakieś trudne w życiu i ty tego nie powiesz, ale ja to powiem za ciebie, bo bardzo ci za to też dziękuję w imieniu wszystkich osób, bo na pewno też się poleje pana pięknych listów i życzeń w internecie i ja zawsze zmuszony to czekam, bo są to opowieści od osób, których nigdy nie widzieliśmy, pewnie nie zobaczymy, ale nawiązywanie do tego właśnie jak osoba tego mistrza przystojaka w tych właśnie okularach. Z dużym bicepsem. Nie dziwię się, że poleciałaś na takiego. To była kwestia czasu. Też historia piękna i tu należy docenić moją kochaną mamę w tym wszystkim. Która... Tak jest, brawo ogromne. Zgodzimy, że to taki jest największy twój tytuł mistrzowski, to jest małżonka, bo wobec niej to nasze życie by na pewno tak nie wyglądało i też dziękuję ci kochana za to, bo w wielu momentach robiłaś za oboje rodziców, tata robił swoje, ty swoje i to jest piękne. Panie Waldemarze, to jakim uczniem był ten Bartek, który tu koło nas siedzi? Pierwszy raz. Jakim uczniem był ten Bartek, który tutaj koło nas siedzi jako pływak, jako motorowodniak? Troszkę wyżej mikrofon do naszego słyszenia. Pan sobie nie zdawał sprawy z początku co go czeka. To były jego początki. Pamiętam, że Mistrzostwa Świata nie ma na Łodzie rozgrywane. No i był ten trening taki. Tam dość dużo takie jezioro. No i w każdym razie ta łotewska obsługa, wielką łódką taką pływali, bo to
przedtem na pewno takimi nie pływali. No i ta łódź robiła falę wielkości, prawie że jak na morzu. No i Bartek na tym treningu jeździł, no ja byłem przerażony, bo widziałem, że parę razy jakimś cudem się wyratował, że się nie wywrócił. No ale finał był taki, że ta łódka pękła. Trzeba było ją sklejać. No i Bartkowi się tak udało ten medal wyszarpać, co prawda już był prawie że mistrzem świata, no bo miał nad tym drugim zawodnikiem, to miał kilkaset metrów przewagi, no ale niestety motor się już powiedział dosyć i tak to się skończyło. No myślę sobie, że to jako była może taka pierwsza nauczka. Bo potem byliśmy, ktoś chyba Bartek próbował jeździć w tej formule drugiej i byliśmy chyba w Egipcie lądowowach, gdzie była tak duża fala, że na płytkim tym akwenie odsłaniała dno. Mój finał był taki, że ta łódka dość poważnemu uszkodzeniu uległa i praktycznie północy te dno było w tej łodzi naprawiane, prawda? No, resztę to dopiero czeka na niego, co się przytrafi. Tego nie, człowiek nie jest w stanie przewidzieć, bo... My trzymamy kciuki bardzo mocno. Oczywiście. Ja muszę zasłużyć na swoje. Sugeruję, żebyśmy to wspominali jeszcze, jakbyś mógł powiedzieć o jakimś, na przykład, tym pierwszym tytule Mistrza Świata, bo też pamiętam słowa świętej pamięci pana Wojtka Zielińskiego, mistrz bez uśmiechu, bo nawet tutaj pan redaktor Jerzy Jakobszy wspominał, że sprawiałeś wrażenie człowieka takiego, jak ciebie zobaczyli wszyscy po raz pierwszy, że już dostrzegli w tobie jakieś cechy, lekko wycofany od innych, człowiek zamyślony, skupiony na sobie. Mówili, że podobny do Mika Jaggera. Rzeczywiście trochę tak jest. Ja miałem jakieś propozycje dla taty, bo była chyba, jak się nazywał ten program? Pierwszy program w telewizji w Polsce bardzo dawno, mini playback show, czy coś. Dorosłe osoby na końcu wykonywały utwór i właśnie była propozycja, żeby w roli Jaggera. Natomiast to też może wychylę się trochę, ale jeżeli był talent do sportu, to jeżeli chodzi o taniec, to jakieś występy muzyczne, to zawsze tata był. Kochany, jak już musiał, to tańczył. Ja pamiętam film jeden z plebiscytu, tutaj, gdzie była nasypy. Pamiętam, mamy to ujęcie na kasecie, kto z przyjaciół nagrywał prywatną kamerą i jest kółeczko, gdzie pani świętej pamięci ciocia Irena Szelińska tańczyła, no i obok pan Waldek i to coś pięknego, takie no, ruchy. Panie Waldemarze, proszę się bronić, bo Waldek tutaj chyba opowiada. Żartuję. To niemożliwe, żeby taki mistrz się ogotać. No, chyba mówi prawdę. Dalsza część to rozmowy kuluarowe, czas dla dziennikarzy, a teraz niespodzianka od Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie. Koledzy, myślę, że już są gotowi. Witalność z Borżomi każdego dnia. W domu czy nad morzem, leniwie czy aktywnie, a może na swój własny sposób. Kiedy żyjesz pełnią życia, przygody trwają bez końca. 130 lat Borżomi to dopiero początek. Życie jest pełne wielkich chwil. Mogą się rodzić z czegoś małego, być jednym gestem,
porywać miliony. Są ciszą, skupieniem i łzami szczęścia. Są czymś, na co totalizator sportowy z dumą ma wpływ. Już od 65 lat przeżywamy wielkie chwile razem z totalizatorem sportowym, największym mecenasem sportu i kultury w Polsce.